Lewica chce wprowadzenia tak zwanej wdowiej renty. Pomysł ma szansę na powodzenie, bo jak powiedział poseł Wiesław Szczepański, rządząca większość przychyla się do tego pomysłu. Gdy umiera jeden z małżonków, sytuacja drugiego staje się trudna, nie tylko ze względu na stratę bliskiej osoby, ale także na kwestie ekonomiczne. Utrzymanie mieszkania spada na barki jednej osoby. Poprawie ich sytuacji ma służyć projekt wdowiej renty, który wniosła Lewica. Obecnie w sytuacji śmierci współmałżonka osoba pozostająca ma prawo pobierać swoje uposażenie bądź 85% uposażenia osoby zmarłej. Lewica chce to zmienić. My proponujemy, żeby w tym momencie wprowadzić zapis mówiący o tym, że jestem na zasadzie takiej, mam albo swoją emeryturę i 25% emerytury współmałżonka, bądź biorę emeryturę męża, tą w wysokości 85% i pozostaje mi 25% mojej emerytury. To w jakiś sposób pozwoliłoby tym osobom pójść w kierunku jednak pomocy tak, finansowej, bo uważamy, że trzynastka, czternastka to są tylko jednorazowe świadczenia, a dzisiaj mogę powiedzieć wprost, że jak Państwo wiecie przecież, że tą trzynastkę to już zjadła nam inflacja, tak? Idziemy w kierunku prawdopodobnie 20% do końca roku. Projekt ustawy jest już w Sejmie.